Kiedy w 2019 roku zajmowałem się telewizorami, wpadł mi do głowy jeszcze jeden pomysł. Usiadłem i pomyślałem. A co gdyby podłączyć to pod komputer? Komputer ma wyjście HDMI, a taki telewizor ma tylko wejście antenowe RF. Nie ma ani czy ani nic innego, tylko wejście antenowe. Czy to w ogóle ma prawo zadziałać? Czy da się zrobić takie połączenie? A jeśli się da, to w jaki sposób? A może istnieje jakiś konwerter czy coś w tym stylu, co pozwoli przekształcić sygnał HDMI na RF? Wszedłem na Allegro i zacząłem szukać. Pierwsze co znalazłem, to taki właśnie wynalazek. Cóż, byłoby to praktycznie idealne rozwiązanie, ale patrząc na cenę, bardzo szybko mi ten pomysł wyleciał z głowy. Tym bardziej, że nie wiedziałem, czy takie coś w ogóle ma prawo zadziałać. Czy będzie obraz i dźwięk na tym telewizorze. Więc szukałem dalej tańszego rozwiązania. Pierwszy znalazłem z HDMI do AV. Cóż, tutaj ogłoszenie przykładowe, ponieważ potem znalazłem na OLX-ie taki sam za 15 zł, nowy, i kupiłem tamtego. Oraz drugi konwenter, który działa z AV do RF. Znowu usiadłem i zacząłem myśleć. Podłączyć komputer pod ten pierwszy konwenter i ten konwerter by zmienił sygnał HDMI na AV. Potem tak zmieniony sygnał AV bym puścił po drugi konwerter i on by zmienił ten sygnał na antenowy. A potem kablem antenowym już prosto do telewizora. Tak, to się może udać. Zdobyłem więc potrzebne urządzenia i co? I działamy! Zapraszam serdecznie do właściwej części tego materiału. Telewizor, jaki zostanie użyty do tego projektu, to taki oto wynalazek marki Universum. Z około 74-75, z tego co wyczytałem. Wszystko po niemiecku. To jest jasność, kontrast i odpalanie, i głośność. I kod oczywiście. No, to jest potencjometr głośności z wbudowanym wyłącznikiem. Oczywiście programatory na 7 stacji. Takie coś. W bardzo ładnym stanie ogólnie. Dostałem go za darmo kiedyś. Nie wiem, czy to będzie widać, czy są po niemiecku napisy. Oczywiście złącze antenowe. Jedyny minus tego telewizora to urwana antena, ale to nie ma to znaczenia, ponieważ telewizji analogowej już dawno nie ma, więc i tak nic by nie odebrał. Tu oczywiście podłączony będzie, no teraz jak to nagrywam, to już był podłączony ten cały konwerter. I tak to wygląda, to właśnie na takim czymś. Ok, więc zrobiłem, to wygląda tak, sygnał z komputera, to jest tylko kabel HDMI. Sygnał z komputera idzie kablem HDMI do pierwszego przełącznika, znaczy konwertera, konwerter na AV. I tak przekonwertowany sygnał AV jest jeszcze przekonwertowany na RF za pomocą drugiego konwertera i tu już prosto do telewizora. Tak to wygląda, tu oba muszą być zasilane, na szczęście miałem dwie ładowarki, kable te były dołączone USB-ki. Antenowy też był dołączony. Jest on kiepskiej jakości, będzie śnieżyć. Będę musiał pokombinować, żeby nie śnieżyło. Ale pokażę wam, jak to wygląda. I kurde, przerwało mi nagrywanie, nacisnąłem, sorry. Tak więc odpalamy. No i tak to właśnie wygląda. Sorry za migotanie, ale niestety to jest właśnie telewizor kineskopowy. Ale o, widzę, przestało, dobra. No tak to właśnie wygląda. Oczywiście jest to prawdziwy, żeby nie było, to jest prawdziwy telewizor z epoki. Tutaj jest zaprogramowany na programatorze. Patrzcie, 1, 3, 2. Żeby nie było, to jest prawdziwy telewizor z epoki. I tak to wygląda. Oczywiście mój pulpit, piękny. No, oczywiście, co można zrobić? Cóż, od razu pierwsze, co można zauważyć, ikony się poprzestawiały. Ogólnie ten obraz jest ucięty, bo zauważyłem, to jest PAL. Na NTSC byłoby normalnie, ale niestety ten telewizor NTSC raczej nie obsługuje. Pokażę, co się stanie, jak przyłączę na NTSC. Czasami załapuje, ale teraz akurat załapało. Teraz załapało, ale często jest tak, że na NTSC się obraz tak rozmazuje. Teraz wyjątkowo załapał. Ale widzę, że i tak jest trochę ucięte, tak więc NTSC. PAL. NTSC.
Pal. Widzę, no pal obrazy bardziej rozciągnięte, zobaczymy. Na NTSC może by w sumie szło więcej zrobić. Tak więc odpalmy jakąś grę. O ile trafię tutaj. Na pracy wygląda to w sumie lepiej, ale i tak ciężko coś rozczytać. Pierwszą od brzegu, chyba GTA 5 to jest. Nie to zdjęcie, dobra. Chwila, moment. Ok, więc udało mi się odpalić CSA GO. Teraz jest jeszcze aktualizacja jakaś, chyba. Jeszcze to zauważyłem na NTSC. Teraz to udało się jakoś dostroić, ale na NTSC nie wiem, czy będzie widać, ale tu obraz tak skacze. O. Chyba nie, to jest CS GO. A nie, to jest akurat, sorry, to jest Thief Simulator. Ja zobaczyłem, jak to wczytywałem na Steam, myślałem, że CSA GO odpaliłem. Dobra, to odpaliłem Thief Simulator. Simulator złodzieja, fajna gra. Dobra, widzę, że na NTSC nie ma tego uciętego obrazu. No tak to wygląda. Uff. No pewnie da się grać nawet. W ogóle jeszcze się nie dorobiłem statywu. No, w sumie jakby nie patrzeć, no to da się grać, no. No to wam pokażę jeszcze, jak to wygląda na PAL. Ogólnie to jest... Mam szczęście, że teraz działa na NTSC. Zwykle na NTSC nie wiem, czy to jest może wina kabla antenowego kijowego, ale ten obraz jest rozmazany i nie idzie dostroić. Teraz dostroiłem. No tak jak kiedyś, w 19 roku, już dostroiłem do częstotliwości odpowiedniej. Dostroiłem, już to podpiąłem do magnetowidu, już dostroiłem do częstotliwości odpowiedniej, tu się stroi. Ten... No teraz dla odmiany na szczęście nic nie wybuchło. Ok, no to tak właśnie wygląda przykładowa gra. Czułeś mi się za duża? No ogólnie, no, da się grać, no. Czekajcie, jeszcze przełączymy na PAL. O. O, bo tu chyba kombinowałem ze strojkiem, czekajcie. No dobra, musiałem... To się po prostu przestrojone. Chyba dobrze, myślę, że teraz jest... Czekajcie. No właśnie, i to się właśnie czasami dzieje, jak się poruszy. Czekajcie chwilę. Nie, przepraszam, nie to nacisnąłem. Teraz tak. PAL. NTSC. PAL. NTSC. Okej, okay, no to odpalmy inną grę. No w sumie najpierw wejdźmy na YouTube'a. No tak właśnie wygląda YouTube na tym telewizorze. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz. Ok, teraz odpalamy CSA GO. Przyłączyłem znowu na PAL, ponieważ na NTSC były problemy. No ale teraz znowu działa. Nie wiem, od czego to zależy. Chyba od kabla antenowego, ponieważ jak puknąłem w kabel antenowy, to zaczęło dobrze działać. Mi się wydaje, że to właśnie dlatego, że ten kabel jest nic nie warty, co był dołączony. A niestety na tą chwilę nie mam innego, co mi pasowało do przełącznika. Bo zwykły nie pasuje z jednej strony do przełącznika, znaczy do konwertera. Dobra, więc... O, odpaliło, dobra. Tak, CS GO na ponad 40-letnim telewizorze. Dobra, nie odpala, nie wiem, czemu to tak laguje, czy to może coś nie tak... A nie, dobra, odpala. Dziwne, ostatnio tak nie lagowało. O. No to gramy w CSA GO, widzowie. Ja tu teraz klik... Kurde. Nie bardzo widzę, gdzie mam kliknąć. Czekajcie, tutaj nie. Czekajcie, może na PAL będzie lepiej. Kino tam, ale dobra, widzę, że... Kurde. Chyba gdzieś tutaj. Nie, chyba nie. Odpaliłbym na jakąś turniejówkę, ale...
Tutaj nie jestem w stanie, czekajcie. Dobra, tam odpaliłem wyścig zbrojeń. Chyba dźwięk się zepsuł. Jo, dźwięk się zepsuł, nie wiem dlaczego. Coś bez wyciszone. Dobra, ale nieważne, no mimo to, no, da się grać. Jedną łapą nie mogę obsługiwać za bardzo, no ale no, da się grać, no. Można grać w CS-a. No to jest członek mojej drużyny. No, nawet nie idzie poznać, kto jest kim. No ale... O. Dobra, więc jak to podsumować? No... Cóż... Jeśli chodzi o praktyczne zastosowania, no to... No, tutaj nie trzeba nic mówić. No ale fajnie, udał mi się ten eksperyment. Już od tamtego czasu tak myślałem, że co by się stało, gdyby czy da się coś takiego zrobić. Na tym telewizorze tyle się wzięło, jakby miał takie wtedy unitrę kolorową, no to można by coś ciekawszego porobić. Okej, no to jest na tyle w tym odcinku. Tutaj chyba jako pierwszy na polskim YouTube zrobiłem coś takiego. Podłączyłem komputer pod telewizor z 74 około. Cóż, mogę się poklepać po plecach, udało mi się. Dobra, no to widzowie, to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.